Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Panorama Extra. Dziś w pięknym otoczeniu jednego z pruszkowskich lokali gastronomicznych. Ze mną Pani Aneta Koźbioł, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Aneta jest właścicielką kawiarni, w której się znajdujemy. I zacznijmy od tak naprawdę od samego początku, bo lockdown z krótkimi przerwami trwa od ponad, no w zasadzie od roku. I jak na przestrzeni tego czasu zmieniła się kawiarnia oraz rodzaj klienta, który tutaj trafia różnymi drogami, no bo też macie zamówienia na wynos. I co musieliście zrobić, żeby się dostosować do tej sytuacji? Sytuacja zmieniła się diametralnie, z tego względu, że tak jak wiadomo, kawiarnia, czyli nasz punkt gastronomiczny, rządzi się tym, że do nas ogólnie się przychodzi. My tworzymy jakąś atmosferę, klimat i do nas przychodzi się po to, żeby usiąść. Więc cały lockdown oczywiście zupełnie tą koncepcję nam tutaj zepsuł. My nie jesteśmy właśnie restauracją, że ciężko nam jest utrzymać się nawet, no nie wiem, w 30% na samych wynosach czy dowozach. No bo umówmy się, no można wpaść po kawę, tak? No ale mówię, mamy ciasta, śniadania, nie możemy tych rzeczy dowozić, możemy, ale to też są rzeczy nie zawsze pełnowartościowe po prostu. Więc tak samo to zapotrzebowanie jest zupełnie inne. Przede wszystkim no bardzo nam spadły obroty, tak? I to są... A dokonaliście jakichś zmian w karcie właśnie tak, żeby to dostosować? Tak, był taki moment, że zaczęliśmy tworzyć w ogóle krótszą dużo kartę, no ale tak jak mówię, my nie możemy się zmienić w restaurację. Czyli na przykład my jako śniadanie, które bazujemy na zestawach podstawowych, znanych pewnie tutaj naszym gościom z karty, ciężko jest dowieść na przykład, nie wiem, jajecznicę i tosty, żeby one były w takim pełnowartościowe, w takim wydaniu, jak jest u nas na miejscu. No. Tak, że to nie są takie dania pudełkowe. No naprawdę nie. To wszystko się zaparza. Wiadomo, że to jest bardzo ciężkie. No. I tak jak mówię, to jest o tyle ciężkie, bo my mamy taką koncepcję, nasz biznes polega na tym, że tak jak mówię, my chcemy gościć ludzi u nas, tak? I to jest, no i to cały lockdown zburzył nam to totalnie. A czy mieliście takie momenty, no kiedy trochę wątpiliście w sens prowadzenia dalej biznesu, albo nasuwały się takie pomysły, żeby tą koncepcję zmienić, żeby właśnie może podejść do tematu jakoś bardziej restauracyjnie, a nie kawiarnianie, żeby się po prostu utrzymać? Mhm. Tak, momenty zwątpienia to mamy co chwilę. Tym bardziej, że im dalej, im dłużej to trwa, to jesteśmy po prostu zmęczeni. Jesteśmy naprawdę zmęczeni i nie mówię fizycznie, ale psychicznie. Jeżeli chodzi o przekształcenie się w stronę, powiedzmy, baru czy restauracji, jest to mało prawdopodobne ze względu na możliwości, jakie mamy na zapleczu. Po prostu nie mamy do tego miejsca. Restauracja się trochę innymi, mówię, prawami rządzi. Jest inny tutaj nacisk na sprzęty, które byśmy musieli gdzieś pewnie też mieć, inne. No to jest nierealne. Nierealne, nie mam miejsca na to po prostu. Jesteście dosyć młodym lokalem tutaj w Pruszkowie, tak. Bo tak naprawdę takiego normalnego funkcjonowania to mieliście kilka miesięcy, nie? Tak. Tam 7-8. Tak. I jak wyglądały te początki? To było taki stan optymizmu? Bardzo, bardzo, bardzo. Naprawdę, no ja nie mogę narzekać, tym bardziej, że pewnie niektórzy też wiedzą, że do nas w weekendy raczej ciężko było wejść z tak zwanej ulicy. Bardziej funkcjonowaliśmy na rezerwację, więc nie narzekaliśmy na brak gości. Więc taka zmiana diametralna, że to jest spadek praktycznie do zera i możemy tylko tutaj funkcjonować, na pewno dla nas to jest, można powiedzieć, że praktycznie nas nie ma, no, w tych momentach, gdzie jesteśmy zamknięci.
A powiedzmy, czy korzystaliście z jakichkolwiek form rządowego wsparcia, bo te tarcze istnieją i przedsiębiorcy starają się z nich korzystać. Jak to było w waszym przypadku? Z czego udało się skorzystać i w jakim stopniu to no, podtrzymało ten biznes na poziomie takim, żebyście mogli go kontynuować? Mhm. No nie ciężko się domyślić, że gdyby nie wsparcie, czy to tarcze, czy też IPFR, bez tego nie przetrwalibyśmy nawet pierwszego lockdownu, bo to my generujemy bardzo duże koszty, mamy koszty wynajmu lokalu. No przecież musimy płacić, pomimo że nie zarabiamy zupełnie praktycznie, ten obrót jest bardzo znikomy, no ale żeby utrzymać pracowników, ja muszę płacić im pensje, tak? Pomimo że no, oni nie zarabiają jakby fizycznie na te pensje. Więc oczywiście bez tutaj jakiegoś wsparcia zewnętrznego, no tak jak mówię, no nie dalibyśmy rady przetrwać nawet pierwszego lockdownu, to nie ma takiej opcji. Gmina Pruszków postanowiła zwolnić przedsiębiorców w 2021 roku z uiszczania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Mhm. I domyślam się, że oczywiście to jest kropla w morzu Państwa potrzeb na ten moment. Jednak to jest dobry punkt, od którego można wyjść z pytaniem, co mogą zrobić tak naprawdę samorządy, albo idąc dalej, co może zrobić władza na szczeblu centralnym, żeby ratować tą gałąź gospodarki. No, w Pani ocenie, no bo Pani jest osobą z branży. Mhm. Tutaj mówimy o opłatach za koncesję. Ja uważam, że to jest bardzo słuszna droga, jeżeli mówimy o jakby niepobieraniu tej opłaty. Z tego względu, że ja, prowadząc lokal gastronomiczny, mam oczywiście koncesję, która mi pozwala na sprzedaż alkoholu tylko i wyłącznie w lokalu. Więc przy lockdownie, no powiedzmy tak jak teraz tym drugim, od października, drugiej połowy, czy od końcówki, ja tego alkoholu sprzedawać praktycznie nie mogę. Tak? No taka jest prawda. Więc, a przez powiedzmy prawie pół roku ja i tak tą koncesję, za tą koncesję opłatę muszę odprowadzać. No, nie wiem, gdzie tu jest sens i logika. A jak Pani myśli, co mogłyby jeszcze samorządy, bądź właśnie władze na szczeblu centralnym jeszcze zrobić dla Was, jako dla świata gastronomii? Jest mi ciężko powiedzieć, co w tym momencie, tak, można było zrobić. No, nie wiem, być może jakieś wsparcie, jeżeli chodzi o, mimo wszystko, o promocję po prostu tych lokali gastronomicznych. Może jest to jakaś forma reklam, może, nie wiem, billboardów, za które byśmy mieli minimalne może opłaty naszej promocji, jeżeli chodzi o promocję, mówię tutaj, lokali, czysto taką pomoc może w marketingu po prostu naszych miejsc. A jak Pani ocenia, czy to, co doświadczyli Polacy w ostatnim roku, no bo nie da się ukryć, tak naprawdę pandemia dotknęła wielu dziedzin naszego życia. Jak Pani myśli, czy to wpłynie na zachowania konsumenckie w przyszłości? Oczywiście pytam o czas po pandemii i pytam oczywiście o gastronomię. Chodzi mi o to, czy klienci czekają na to, żeby się to otworzyło, żeby wrócić, czy jednak troszeczkę psychologia klienta w Waszej branży się zmieni, że jednak znacząca część klientów pozostanie na zamówieniach na wynos. Rozumiem. Znaczy tak, mnie się wydaje z tego, co ja obserwuję i rozmawiam z gośćmi, którzy do nas przychodzą po tą przysłowiową kawę na wynos. I nawet jeżeli chodzi o liczne telefony z zapytaniem, kiedy się wreszcie otworzycie. No kiedy, nie możemy się doczekać, więc to wydaje mi się, że ludzie naprawdę są trochę już zmęczeni tym takim zamknięciem w domach i uważam, że jeżeli zostaniemy normalnie otwarci, to będziemy mogli funkcjonować tak jak wcześniej. A jakby Pani zachęciła no naszych widzów, swoich potencjalnych klientów do tego, żeby wspierali tą gastronomię, żeby w jakiś sposób tutaj, mimo tego, że jesteście zamknięci, no tymi klientami pozostawali w tej dozwolonej formie oczywiście. Jasne. Dla nas forma, nawet możliwość, znaczy się nawet rozmowy z gośćmi, którzy do nas przychodzą, to jest też takie duże ładowanie baterii, bo my naprawdę już tęsknimy nawet za tą energią, która tu zawsze była, że coś się działo, a nie jest taka cisza po prostu
aż się przykro przychodzi tutaj czasami do lokalu i nie ma człowiek z kim nawet porozmawiać, nawet o pogodzie. Bo tu się nic nie dzieje, tak? Nawet jeżeli ktoś wpadnie na chwilkę, my możemy zamienić kilka słów i my nawet za tym tęsknimy, naprawdę, bo to jest dla nas bardzo dużo. No wiadomo, że cała tutaj strona materialna jest niesympatyczna, ale my nawet, mówię, tęsknimy za gośćmi, żebyśmy mogli z nimi po prostu pobyć. No fakt jest taki, że naprawdę żal patrzeć na te wnętrza, bo są naprawdę piękne, które tętniły niegdyś życiem. Tak naprawdę pozostaje czekać i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Ja bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych wydań Panoramy Ekstra.